Witam na wszystkim, z tej strony zwycięzca i to was w kolejnym materiale z World of Tanks. Widać na ekranie mamy Chryslera od osoby, która nie dość, że była na lewie, która ma nick coś tam, a w klanie jest to werbunkowy, w zasadzie to nawet zastępca. I mamy tutaj potyczki bitew twierdzy z E_SQD. Oczywiście jest tu dużo najemników i no niestety to jest jedyny minus, no bo na razie nie mam aktywnych aż tylu graczy. Mamy tutaj kilka, tam bodajże 5 bitew, albo 4-5 raczej. Także no nie spodziewam się jakiejś długiej długości, whatever, materiału. I, o dobra, mamy już naloty artyleryjskie. I pytanie, czy będziemy strzelać. Nie widziałem, czy nie było opuszczonego wcześniej nalotu. No, te dwa WZ i IS no są tak dość mocno przy sobie, ale na razie nie widzę. A tam są, dobra. Trochę obrażeń podostawali. Na razie jest 1-1, mamy 1300 HP przewagi. Straty chciałem powiedzieć. O, już jesteśmy wykryci i dostaliśmy strzała od spaghetti przeciwnika. O, nasz light ginie. Tak jakby LT432. Pozdrawiam, wojownik. Już tak wiem, że tego nie ogląda, no ale pozdrawiam. Weszło. Jeszcze strzał wszedł, a w ogóle Chrysler, jeżeli chodzi o parametry działa, to ma 105. 320 uszkodzeń na zwykłych i na goldzie. 190 coś przybicia na zwykłych, a dokładniej 198. Przybicie na zwykłych, na goldzie jest 260. Czyli jednak jest to spora różnica. Którego bohater powtórki, czyli mój zastępca, grał twierdzę podczas mojej absencji, że tak powiem, ponieważ ja w tym momencie robiłem live'a z War Thunder. Więc to jest tyle minus, że ja wtedy nie mogłem grać, a jak już skończyłem live'a, to oni już skończyli grę. O, jest Astron Rex. Nie wyszło. 4-1, na razie wygrywamy. Jesteśmy tylko spaghetti i to klanowy, gracz klanowy zginął. Nie wiem dlaczego no, tutaj wszyscy kampili z tyłu, na przykład Narwon. Gdzie moim zdaniem on powinien podjechać już do sojuszników. Chyba, że on się wywalił. Nie wywalił się, gościu gra. Kurde, za szybko kamerę dałem. Gościu gra i stoi na bazie, gdzie tych tutaj trzech powinno podjechać do przodu. Narwon, AMBT i Progetto. Swoją drogą niedawno osób Epic Guys zrobiło materiał właśnie na temat tego tutaj pojazdu, czyli na temat AMBT. Ale no nieważne. Mamy Defendera, nasi przeciwnicy mają Defendera. Jeżeli chodzi o granie na wieżę, no to mógłby być lekki problem. Nie wiem dlaczego mnie tak przycinało przez chwilę. ISM się nie przebił. I to jeszcze z golda w dodatku. Widzę, że bohater grasz na apteczce i na dużej apteczce i dużej skrzynce naprawczej. Ja jednak mimo wszystko wolę wozić małe, bo one są tańsze. Jakie lagi, co jest do cholery? Okej. Powinno być trochę lepiej. Miałem po prostu wtedy w tyle włączone aktualizowanie gier na Steamie. Przeciwnicy puścili na lot dopiero. W ogóle mamy 1043 WL8, także to jest dobry wynik. I swoją drogą, jeżeli się uda, to dorzucę wam jeszcze linka w karcie do moich statystyk na VOT.GG, VOT.Live raczej. Co prawda ogólne parametry mam bardzo słabe, natomiast jak patrzyłem ostatnich 7 dni chyba miałem dość dobre statystyki. No, jest najpierw ogólny, a później ten druga kategoria. To miałem wtedy tą kategorię miałem już dość dobrą. No, że no mówię, ogólne statystyki to mam pomarańczowe czy czerwone nawet, ale no, jesteśmy wykryci. AMBT, czy wróć Astron Rex albo Progetto. My spaghetti. Nobody touch to my spaghetti. No, teraz w ogóle się rusza jak pewna kobieta podczas pewnego procesu. Nie będę komentował tego dalej. W ogóle mamy pierwszą bitwę. I postaram się, albo ja, albo Mifo, pozdrawiam Mifo swoją drogą, podrzucić ilości wygranych. Znaczy, tak jak było to na przykład na turnieju, na odcinku z turnieju. Że zamiast Harry to będzie E_SQD. Podłoga E_SQD, czyli nazwa klanu. I nie lubię takiego majtania kamerą. Strasznie to wkurzające robi. Pierwsza bitwa i widać jak się skończyła. O, tym razem słychać dźwięk silnika, w poprzedniej bitwie nie było tego słychać, nie wiem dlaczego. I z tego co widzę, u nas w drużynie mamy ten sam skład. Epic Squad, boomer humor. Aczkolwiek tak, no Epic Squad to jest nazwa klanu, także to no, niekoniecznie boomer humor. Niekoniecznie boomer humor. Ja na miejscu bohatera bym jednak nie jechał w to miejsce, jak swojego regą, no ale... No w ogóle, że widzę teraz, że w przeciwnika teamie jest M4Y, więc, czyli ten nowy pojazd, który był z paczek świątecznych, M4Y, który ma zapasową mechanikę gąsienicy, mechanikę zapasowej gąsienicy. Zresztą będzie odcinek z pojazdów z paczek, tak Mifo, bo mam też nagrane od jakiegoś czasu, aczkolwiek jeszcze nie podesłałem. No to raczej nie wejdzie. We didn't penetrate their armor. Exactly. To się dokładnie. Przeciwnicy już się spuścili. W sensie nalotem, żeby nie było żadnych podtekstów. Proszę. Dobra, przeciwnik będzie nalot na M4 Joch i mod 1 chyba. Albo i nie. Ja na miejscu tego tutaj bym rzucił jednak na pojazdy, które są w kupie. Pojazdy, które są w kupie i bohater niestety jest wykryty na tym Chryslerze. A swoją drogą teraz się zaczynamy zastanawiać, kto może dawać naloty, od jakiego stopnia, czy oficer werbunkowy jeszcze może dawać naloty, czy nie? Oj, to może nie wejść i strzec się ruszy. No, mądrze to było zrobione. Chcieliśmy zgąskować IS-6, ale nie wyszło. Dolna płyta. Our truck is damaged. IS-6B. Miałem IS-6B, ale jest to na tyle na randomach moim zdaniem tragiczny pojazd, że no, że jednak no tak średnio się nadaje, tak średnio. Uuu, dwójka na nas jedzie, uj, uj. No w dolną płytę to Chryslera to wejdzie. No, ten taran to był ich słaby, o gościu ma w ogóle z tą Skill for LTU. Z jednego z community kontrybutorów zagranicznego. Tak więc, no w ogóle klanowy na Progetto. No, jak myślałem, że jest bohater przełączy na Comic Hero. Są to osoby co prawda młodsze, aczkolwiek żeby nie było, nie mam nic do tego. Bo osoby, które są młodsze ode mnie, lepiej grają nawet w WOT.GG niż... Który kamyk robisz? Drugi strzał. Tylko 2 pociski miał? A nie. Jakie słabe losowanie w ogóle, Boraskowi 5 HP zostało. Właściwie się pewnie wkurza na tym Borasku. Coś mi nie pasowało, bo spaghetti powinno mieć raczej więcej tych pocisków. I tak się kończy druga bitewka na twierdzy. Okej, trzecia bitwa, przedostatnia bitwa, czyli mamy na Dębinie, jesteśmy. Swoją drogą był materiał, gdzie byłem w wiosce o tej samej nazwie, bo jest na Pomorzu wioska o nazwie Dębina. Także no, także tak. Zaczynam powoli głos tracić. A to kwestia tego, że piłem za zbyt łapczywie gazowane przed chwilą to... To jest raczej kwestia, a w ogóle teraz widzę, że Głowa, agent 007, 007 zgłoście, nie ma gaśnicy, jakoś wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Pytanie, czy Chrysler GF aż tak rzadko się pali, że nie używasz gaśnicy, czy co? Dobra, naloty mamy gotowe. W ogóle sobie ostatnio ulepszyłem to, co daje właśnie expa. Lepsze rezerwy na expa mogą być. Fakt faktem chciałem ulepszyć na kredyty, a nie na expa, no ale jeszcze na razie będę musiał sobie pozbierać trochę expa. Zresztą ja też wcześniej, w ten sam dzień, kiedy była nagrana ta powtórka, czyli sobotę 22.01.22 2022, czyli w sobotę było, sam pomagałem Rafałowi przy bitwach twierdz u niego w klanie, bo fakt faktem no zaczęli przegrywać to, no to nie ma nalotów. W tym przypadku nie ma nalotów. Bohater zszedł na jeden strzał z full nalotów. Jak widzę, no niestety trochę słabo to wyszło. Tutaj jeszcze nie mogę free kamery włączyć. No jak bohater zginie, to ja chyba nie mogę włączać. To jest jedyny minus. Że teraz będę mógł... Nie, kapslów nie. Jak też nie. Nie wiem dlaczego mi nie działa wolna kamera. W tym przypadku. O, superpersing się pali. Ja mogę się przełączyć na superpersa, nie mogę się na superpersa przełączyć. Trzecia bitwa. I mamy... Włączę wolną kamerę, znaczy stałą kamerę. Więc jeżeli bohater się będzie przełączać, to też mnie też przełącza. Widzę, że jakiś gracz sobie kupił kanał 875. Kupił sobie właśnie Obiekt T274. A? Czyli taki typowy średniak ruski. Parolski blit. Parolski blit. Ja się muszę napić, bo już mi zasycha w gardle. I nie jest to napój z Fortnite'a. Co drogą polecam wszystkich subskrybentów, którzy ostatnio dołączyli na live z Eurotracka. Tak więc... tak. No coś odnoszę wrażenie, że ta bitwa może być przegrana. Jeżeli nie uda się tej bitwy wygrać. E_SQD. Ale jak na razie, jak na 3 bitwy... Jak na 3 bitwy na razie mamy jedną... Znaczy zapowiada się, że będzie na razie jedna przegrana. Spaghetti jest teraz... Zaczęły rozwalać budynek. O, Patriot. Ktoś ma... Łukasz ma Patriota. Pozdrawiam Łukasz, Rumian. I pozdrawiam... Tegariego, który... dość charakterystyczne jedynie pytanie, dość memiczne jak dla osoby, które grały wcześniej w BWD, czyli m.in. Wiktor, Arek, w sensie nie Boero, tylko ten drugi Arek, którego znam, i kilka tam innych graczy, i Dekari właśnie. Właśnie było pytanie odnośnie tych rozstawień. I jest... No. O, Dominik wszedł. No, Dominik, nagrywam teraz. Powtórkę stwierdzę. I niestety przegrana. Akurat jak Dominik wszedł. Przypadek? Nie sądzę. Okej, ostatnia, czwarta powtórka. Tym razem na El Halufie. El Halufie. Jak sobie między innymi czytałem przed chwilą na grupie z wyjazdów, ale to nie będę prezentował co tam było pisane. Wiadomości prywatne. W ogóle, tak jak mówiłem wcześniej, Dominik jest na Discordzie. On też jest. Może by go być słychać. Nie mogę się wysłowić. W każdym razie. Ja miałem powiedzieć, tylko zapomniałem. Nieważne. W międzyczasie się napiję i może mi się przypomni. A jeżeli słychać pralkę, to sorry, ale mam po prostu pranie puszczone. Ale muszę sobie wybrać ciuchy do roboty. Dlatego. Jak nie wkurza ta kamera, no. Prawda, sam używam oddalania kamery w bitwach, ale nie tak cały czas. Połowa czołgów World of Tanks posiada linki holownicze, połowa nie. A propos linek holowniczych, było jeszcze pytanie u jednego z twórców na YouTubie, co sądzi o tym, żeby dać możliwość używania tych linek. W sensie, na przykład jak się sojusznik przewróci, to żeby go pociągnąć? No każdy wie co to jest, tak jak War Thunder wystarczy podać pytanie. No właśnie. I odpowiedź była, że WG tego raczej nie wprowadzi. Zbyt dużo mechanika by kosztowało ich. No na pewno. Po prostu im się nie chce, to nie ma mechaniki, to... Albo mi się nie chce. Ale będą się tłumaczyć, że nie chce, że za dużo do roboty jest, no. O to mi chodzi. Nie jest dużo do roboty. Jakbym wiedział, jak to zrobić, to bez problemu bym to zrobił. To w ciągu dnia. Zresztą no nie wątpię, żebyś zrobił, tylko... Mówię to, co... Jakoś jak potrafią zrobić, jak czołg spada, kurde, z klifu, to potrafią zrobić i się przekręca. Ale już żeby podnieść go, to już nie potrafią tego zrobić. Widzisz? Magic. Jakoś w War Thunderze poszli na skróty, bo zamiast linki dokładnej, która pokazuje, w którym miejscu cię zaczepia, to cię po prostu zaczepia i chuj. Nie patrzy w którym punkcie, może cię nawet na wieży zaczepić. Jeżeli będzie taka potrzeba. I cię pociągnie. Dlatego mam jeszcze materiał nagrany z War Thundera, ale na razie się nie pojawia. Któryś z poniedziałków się pojawi. Jak który, to jeszcze nie wiem. Jak ja to nagrywam, to jutro, czyli 24, jest fajny moment z Flatouta. Będzie druga. Bo już część pierwsza była w poprzedni poniedziałek. Pan moment. To była kolejna przegrana. Wodorka i Defender się zajął, gapił. Jak to było na filmie, widziałeś? Gapi się. Czemu bohater nie rzuca nalotów? Wiesz, podejrzewam, że były puszczone, a ja na to nie zwróciłem uwagi. Albo zostały zapomniane, żeby wziąć. Na razie mamy straty 1500. Była jedna przegrana, a z tego co... Dostałem na rozmowie podczas live'a wczoraj, że przegrana była tylko jedna. Więc pytanie, czy aby na pewno? Are you sure? O, Gardner von stoi się nie patrzy. Are you ready? Enemy is hit! Dokładnie. What I'm doing, I'm recording. Typo łazanka. Ja zjadłem sobie łazanki, kurde. No co z tego, ja się zjadłem, ale nie czułem. Równocześnie mógłbym sobie zatkać nos i jeść. Aha. To chyba faktycznie, skoro nie czujesz, to możesz mieć COVID-a akurat. O. Jak mam katar przeziębiony, to też normalne, nie? No jak na przeziębienie się czuje smaki. Nie z tego co ja pamiętam, dawno nie byłem przeziębiony, ale... Powiedziałem jakbym czuł. A. A nie jakbym smakował czy coś w tym stylu. Druga przegrana będzie raczej, bo 6800 HP straty, nie da się tego wygrać. 7100. Druga przegrana. A była mowa na rozmowie prywatnej, że będzie tylko jedna przegrana. Tak więc to było nam tyle. Także macie kilka serii z... kilka odcinków z twierdz, poprzednich odcinków z twierdz w opisie, znaczy w ekranie końcowym, także na razie. Cześć.